Cześć, siemano. Pierwsza sobota lipca, kolejne podsumowanie. Na początek zacznijmy od dyń. Dynie z kompostownika ładnie wychodzą. Pięknie, książkowo rozrastają się im pędy na boczki. Tam już widać pierwszy kwiat, pierwszą dynię. Może się nawet zawiązała. Na drugiej też już jest. Na dynie nie mogę narzekać, te na kompoście nie są podlewane, są pozostawiane same sobie i sobie dają radę. Jeśli chodzi o dynię na płocie, tutaj też nie jest źle. Mamy jedną, mamy drugą, jest też trzecia i czwarta. A skoro już jestem przy dyniach, to powiem, że na tej dyni, co się sama wysiała przy krawężniku i rośnie sobie na tutaj na kamyczkach, dalej nie widzę żadnych kwiatów żeńskich. Podejrzewam, że jest jeszcze za wcześnie dla niej. Po pierwszej dyni Atlantik został już tylko taki o brązowiutki, malutka kuleczka. Natomiast druga zaczęła się rozwijać i chyba z niej już będzie pierwsza ładna dynia. I na pewno nie ostatnia. Nie wierzę, że będzie tylko jedna na krzaku, bo ona mi się po prostu tutaj jedna nie zmieści, więc muszę przynajmniej utrzymać dwie, aby były na tyle. Chociaż kurczę, jakbym wymienił płytę, to mogłaby się tutaj zmieścić jedna. Jeszcze zobaczymy, może dotnę po prostu dużą białą płytę, taką, żeby zostawić tylko jedną na krzaku zamiast kilka. Zepchniemy sobie za rogiem. Ta dynia sobie tam poszła już pod koło i powoli zmierza w stronę tarasu. Ten pomidor ma już uregulowane stożki wzrostu, bo po prostu rozrastał się za bardzo. Jeśli chodzi o dynię na stelażu, albo za bardzo walczy z tymi pomidorami, które posadziłem w niedalekiej odległości od jej korzeni, i to jeszcze posadziłem błędnie, myślącym, że sadzę te karłowate. Chyba pomyliłem skrzynki i wciągnąłem tutaj wysokiego żółtego, tego gruszkowego. Tak to wygląda. I teraz tak, żal wyciąć, wyrwać, żal zostawić, żeby tak się tutaj to wszystko zarastało. No i nie wiem, co zrobić. Będę musiał podjąć decyzję, ale na razie czekam jeszcze. Jedna dynia Hokkaido się utrzymała, pozostałe dwie, które były, się nie zawiązały, odpadły. Większy problem mam z dyniami piżmowymi. Te w tym roku w ogóle nie chcą się tutaj zawiązywać i nie wiem dlaczego. Czy jest to związane z tym, że delikatnie zaczął pojawiać się na nich mącznik prawdziwy i to blokuje zawiązywanie owoców? Czy po prostu jeszcze nie dojrzała na tyle, żeby stać się mamusią. Tutaj jest gdzieś kolejny kwiatek. O, pojawił się. Drugi już na tej. No liczę, że może akurat teraz się coś zawiąże. Zobaczymy. Tam widać kolejną dyńkę. Idzie sobie pod płotem. Hokkaido nie ma żadnego problemu. Chce się zawiązywać. Chce rosnąć. Jeśli chodzi o cukinie, też są porażone. Te akurat są najzdrowsze, tutaj nie ma żadnych objawów. Wykonałem na części cukiń magiczny, ekologiczny oprysk. Myślę, że za 2-3 dni wrzucę, jak to robiłem. I czy w ogóle jest jakaś nadzieja? Zwłaszcza, że tutaj też już widać pierwsze te zalążki choroby. Przy okazji 2 dni temu byłem u sąsiadów, widziałem, że im katalpę już zdążyło zjeść, tak dosyć konkretnie. Inspekt, pomyłka, moja pomyłka roku i zachłanność, czyli wsadzenie 5 pomidorków plus jednego nadprogramowego, którego stwierdziłem, że nie będę ciął, niech się krzaczy, bo nie chcę, żeby rósł wysoko. I tak to teraz wygląda. I ani wyrwać pomidorów, bo szkoda, ani usunąć kiwano, bo szkoda. A jeszcze w tym wszystkim gdzieś jest ten arbuz i melon. I zobaczymy. Po prostu będzie
powiedzmy eksperyment, czy przy takim zagęszczeniu ja będę miał jakiekolwiek zbiory z tego. Na przyszły rok w tym miejscu prawdopodobnie stanie mała szklarenka. A jeśli podejmę tą decyzję, że szklarenka będzie, to w tym roku już wytnę sobie z tyłu ten kawałek folii i tam będę miał dostęp, to jakoś to wszystko ogarnę. Te pomidory nawet nie są podwiązywane, gdyż to są betaluksy i one mogą śmiało rosnąć w taki sposób, że położą się na ziemi i też będą dojrzewać. Tylko tyle, że chodzi o wygodę zbioru i estetykę. Samych pomidorów nie brakuje na krzakach, jest ich naprawdę dużo, są duże. O, proszę. Czekam, żeby coś zaczęło dojrzewać. Tutaj, jak szedłem w tamtą stronę, to zauważyłem, że są już takie pierwsze pomidorki do zbioru na co niektórych krzaczkach. Tutaj dalej nie dokonałem rzezi na liściach, a powinienem. Jedynie te pomidorki malinowe warszawskie, co rosną w słoneczku, troszkę podgoliłem dołu. To może być jakoś tam widoczne. Też należałoby już popodwiązywać je ponownie, popoprawiać to, bo trochę zaniedbałem ostatnio, przyznam się, no nie mam czasu. Na góreczku też się pojawił mącznik. Walczymy z nim, ale i pojawiają się ładne, duże ogórki. Były zbierane 3 dni temu. Nie, no były zbierane w tym dniu, co ogórki kisiłem, to dalej. Kurczę, za 4-5 dni już minęło. Już się kwalifikują do ponownego zbioru. Jest ich trochę. Tutaj mocno oberwałem liście z cukinii, te porażone. Opryskałem. Pewnie jeszcze kilka powinienem oberwać, ale muszę się temu dobrze przyjrzeć. Tak samo zamierzam już oberwać botwinę, którą tutaj no, gęstą narosła. Jest jej tam dużo. Tu z przodu jest nie wiem czemu gorsza, czy coś jej tu przeszkadza. Tam jest znacznie z tyłu wyższa i ładniejsza. Nie wiem czy to widać. I porobię ją w słoiczki, jak zdążę, bo cholera wie, czy nie będę musiał jechać na porodówkę jeszcze dzisiaj. Oby, bo już bym się ucieszył. I chyba tylko ja. Ogórki na sznurki i idą sobie, wiszą ogórasy. Ogórki jak ogórki rosną. Ej, tutaj z tyłu jakieś selerki i też botwinka już do wyrwania. Nawet bym powiedział, że dawno. Będzie trzeba sprawdzać, czy nie jest łykowata. A w ogóle pokażę Wam, jak wygląda Patison. Jeden, jedyny, którego posadziłem. On mi się tutaj schował, także ja go za bardzo nie widziałem. I teraz jest taki wielki. Ale ja go zbiorę, obiorę, pokroję w plastry i usmażę w panierce. I też będzie dobrze. Gdzie on jest? A, jest taki duży, że wydawało mi się, że go nie widać. Tutaj cukinia też, o. Widać, jakie tam plamki się pojawiają na liściach. A będę walczył. Jeszcze coś pokombinuję z tymi mącznikami. Już ja im dam popalić. Albo one mi. Zobaczymy. Tutaj widzę. Mały bałagan się zrobił. Już też trzeba poobrywać znowu wszystkie wilcze pędy z tych moich pomidorów. Muszę pozdejmować te pomidory w tych doniczkach. Po prostu olałem sobie zupełnie kwestię ich podlewania. To jest nie wypał dla mnie i nie będę tego więcej praktykował. To jest wąt cały. Wyjątkowo mnie drażniło. Tamtego drugiego zaraz też jeszcze obetnę i wywalę, bo ostatni eksperyment tego typu. Z tej strony jakoś to wygląda i z tej strony sobie wchodzę i te liście gole wyciągam. Pokażę, jak w ogóle wyglądają na tym pomidorki. Bardzo podobają mi się takie właśnie grona. A co do tego pomidorka, to zobaczcie. To jest te grono, które kończy się gałązką i pojawia się następne. Zostawiłem je tutaj.
No i tak to w tej chwili wygląda, że są malutkie pomidorki, a potem jest standardowe grono. I tutaj tak sobie to ładnie rośnie. A pokażę jeszcze grona na tych pomidorach śliwkowych z Biedronki. Uważam, że one również bardzo ładnie wyglądają. Zobaczcie, ile pomidorków. No takie, no ładne to jest. Po prostu wizualnie mi się bardzo podoba. Jeszcze tak szybko od drugiej strony pokażę, jak wygląda tutaj selerki, pory. Jeszcze jakieś cukinie tak do gruntu nadprogramowo powkładane. Rosną, no jest ich dużo. Zrywam, zjadam, przerabiam, rozdajemy też po kolei, jak nie sąsiadom, to komuś z rodziny i tak w kółko. Kukurydza, no do słabizna, no to już chyba będzie, nie, chyba już nie będę więcej próbował, bo szkoda mi lepszego miejsca na kukurydzę. Gdzieś, gdzie będą rosły cukinie, pomidory, wolę zarezerwować właśnie dla takich krzewów, takich roślinek. A kukurydza, jak będę potrzebował, to podjadę i sobie kupię kilka kolb do zjedzenia. Aczkolwiek tu bardziej chodziło o satysfakcję z wyhodowania własnej kukurydzy, aniżeli posiadanie jej jakiejś znacznej ilości. Westwinka jest konkretna, jak co roku, ale pomidorki widać są. Tu są te rozsady z gruntu, jeszcze w takim kiepskim miejscu zasłonięte, a mimo to dają sobie radę, że też no, cieszą mnie. W ostatniej skrzyni najbardziej jednak tak podskoczyły te selery. Muszę tutaj dostarczać więcej wody. Usunąć ręcznie te chwasty. Tutaj ogólnie dawno nie wchodziłem i chciałem pokazać, jak ogromna jest różnica, kiedy coś rośnie w totalnym cieniu. Zobaczcie, to jest cukinia, która słońca nie widzi. Tutaj słońce nie dochodzi. Ma 15 minut dziennie słońca takiego przez koronę drzewa, które wpada. Mimo to zbiorę stąd jedną, dwie pewnie cukinie. Dużo później. Ale zbiorę, coś się zawiąże. Niestety w cieniu mało co chce rosnąć. I trzeba się z tym pogodzić. No i wylądowaliśmy na samym końcu. Tutaj również cukinia. Cukinia. Wszędzie cukinia. Pomidorki z tej strony też widać. To by było na tyle z dzisiejszego podsumowania, bo nie mam do tego za bardzo teraz głowy, ale znów też Was nie chciałem zostawiać bez informacji, co się tutaj dzieje w tym moim gąszczu. Życzę miłej soboty, pracowitej na ogródku czy gdziekolwiek lub odpoczynkowej przy grillu, jak kto woli. Hej, trzymajcie się.